Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wybory, wybory, wybory. Co naród polski, kogo naród polski wybiera, czy wybrał? Kogo naród amerykański wybierze? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No przez całe lata ludzie się mnie pytali, mówią, co to się dzieje z tym dwupartyjnym systemem w Ameryce? Przecież to jest głupota, przecież to nie ma sensu, inni ludzie nie mają nic do powiedzenia. No i okazuje się, że jednak jest tylko jedyny system dwupartyjny, bo jest partia konserwatywna, czyli Bóg, czyli honor, czyli ojczyzna, inaczej można powiedzieć rodzina, uczciwość, historia, tradycja, tego rodzaju rzeczy. No i jest lewactwo, postępowy socjalizm, czyli marksizm, walka klas, brak honoru, koniec moralności, międzynarodówka, brak granic, tego rodzaju rzeczy. Cały ten postępowy bałagan, no to właśnie jest ta druga strona. No i najciekawsze jest to, że czy w Polsce, czy w Ameryce połowa jest lewactwa, no i połowa jest prawicowa. Prawicowa, te tradycje, setki, tysiące lat doświadczenia ludzkiego powodują, że ludzie się zachowują w ten sposób, a nie inny, że wszystko jest to sprawdzone, że to jest zweryfikowane, ludzie wiedzą, co działa, co nie działa. No i jest lewactwo, tak zwane postępowe, i ono zawsze myśli, że zrobi coś lepiej za 3 lata. No i z reguły te zrobienie lepiej za 3 lata, to konserwatyści wiedzą, że to i to nie będzie działało. No ale wybory są, w Polsce są dwustopniowe, także jest dużo partii, idzie do wyborów. No a później te małe partyjki muszą się przemieścić albo na prawo, albo na lewo. W Ameryce tego nie ma. W Ameryce są różne tam próby minimalne tych partyjnych, no ale wszyscy się podłączają albo pod stronę konserwatywną, albo po stronę socjalistyczną. Ludzie jeżdżą, tak? Ludzie jeżdżą na spotkania, mając te swoje przemowy. No i debaty. Debaty zawsze w Ameryce są ostre. Są debaty kandydatów z jednej partii, są debaty kandydatów z drugiej partii, no i oni się tam przepychają, przyciskają, no i jeden kandydat w zasadzie dochodzi na górę z jednej i z drugiej strony. W wypadku Ameryki to jest druga kadencja, także niektórzy kretyni starali się przeciwstawiać Trumpowi, no ale to naprawdę trzeba być kompletnym kretynem, żeby wystartować na kontrkandydata w swojej własnej partii, no bo to jednak podważa cały system, także że bardziej kontrkandydat do własnej partii, no to bardziej jest zwolennikiem przeciwnej partii niż poplecznikiem swojej partii, no i nikt za nim głosować nie będzie. No, w Ameryce ta demokracja, te wybory, no to jest coraz trudniejsza. Prezydent Trump te swoje reelekcyjne, te następne wybory, no to ja byłem na 2 takich, no to tam było przed wygraną prezydenta byłem, no i rok temu, no to było około mniej więcej mniej niż 10 tysięcy. Teraz próbował mieć spotkanie pod dachem w Tulsa w Oklahomie na 19 tysięcy, no ale tam pojawiło się około 14-15 tysięcy, nie wszyscy się pojawili, dużo ludzi po prostu nie przyszło, no bo też się bali, bo to miało być w maseczkach na własne życzenie, także się bali, że za dużo ludzi nie będzie miało maseczek. W zeszłym tygodniu
miał przemówienie przy górze Rushmore, także to też było dobre powiedzenie. No, góra Rushmore ma czterech prezydentów z tyłu, bardzo kontrowersyjna dla lewaków rzeźba. A 4 lipca to po prostu miał przemówienie z trawnika w Białym Domu. W międzyczasie Joe Biden, no to jest ten były wiceprezydent Czerwonego Obamy, jego syn, no to jest bandzior kryminalny, uwikłany w najróżniejsze finansowe przekręty na Ukrainie. Joe Biden ma już 70 parę lat, będzie miał 78, kiedy zaczynał prezydenturę. No i wyszedł z tego swojego domu w Delaware, no i jeździ na różne spotkania, no ale ciągle popełnia najróżniejsze gafy, nie pamięta imion, nie pamięta nas, nawet nie pamięta, gdzie jest, czy gdzie był. No jedna wielka propaganda prasy i telewizji komunistycznej po prostu go popycha, ale jako kandydat, no to jest beznadziejny. Tak popatrzeć się na tą kampanię 2020, no to amerykańska historia to jest taka, że 100-150 lat temu, no to prezydenci to mieli kampanię przed swoim własnym domem. Ludzie po prostu przyjeżdżali, słuchali, no i raczej ludzie. Prezydent nie jeździł do ludzi, tylko ludzie przyjeżdżali do prezydenta. Dlaczego to było możliwe? No, koleje wtedy działały, telegraf działał, także to było zorganizowane w ten sposób. No oczywiście mądrzejsze czy lepsze to było, żeby prezydent pojechał do ludzi. No ale tak to w tym czasie było. Spotkanie wszystkich republikanów miało być w Charlotte w północnej Karolinie, no ale demokratyczny, socjalistyczny gubernator zaczął robić za dużo no, szumu i ograniczeń, maseczki i tego rodzaju rzeczy, także przesunęli te spotkanie republikańskie na Florydę. Żeby po prostu, bo na Florydzie tam jest troszeczkę swobodniej z tymi maseczkami, to cała partia republikańska zrezygnowała z Karoliny i zdecydowali mieć spotkanie tam. Ten odległość społeczna, te niespotykanie się i tak dalej, no to było dosyć popularne w Ameryce przez większość XIX wieku. Większość kandydatów to nawijała z domu, pisała w sumie z domu i rozsyłała te swoje ideę w formie bardziej pisanej. Nie pojawiali się tak za bardzo. No i to teraz właśnie jest coś takiego podobnego. George Washington w zasadzie pokazał, jak prezydent się zachowuje w tym Białym Domu. No, pokazał demokrację dla milionów Amerykanów, ale jednak tak z ludźmi się nie za bardzo kontaktował. On jednak był z dystansu. Kiedyś jak było spotkanie zjazdy konstytucyjne, no to jeden z tych przedstawicieli poklepał go po ramieniu, to Washington prawie nie zmroził go wzrokiem, tak? Także był prawie, że można powiedzieć, nie dotykał. No i później przez długie, długie lata ci prezydenci też byli tacy z dystansu. W tym czasie zaczęła się tanie drukowanie gazet,
cała ta technologia pomogła. No, jeżeli przedstawiali tego przyszłego kandydata prezydenta jako aktywnego, usportowionego, jakiegoś takiego rześkiego, no to właśnie Andrew Jackson to wygrał w 1828 roku. No tylko dlatego, między innymi dlatego, że był pokazywany na tych rysunkach, no bo nie było zdjęć, tylko te takie rysunki litograficzne, jeżdżący na koniu. A Quincy Adams, no to on bardziej był pokazywany w bibliotece. Putin to przypuszczalnie brał przykłady z Andrew Jacksona, no bo on też jeździ często na koniach. No i tak samo ten komunista z północnej Korei, on się uwielbia pokazywać na białym koniu gdzieś tam na Świętej Górze w Korei. Także nic się nie zmieniło w tym momencie, czy w tych warunkach. Że opozycja przy następnych wyborach Andrew Jacksona, opozycja w 1840 roku zaczęli też pokazywać swojego kandydata Henry Harrisona, no to jego dla odmiany pokazywali, że on stoi przed takim domem, spali, no i sobie pije taki jabłecznik, można powiedzieć, na spirytusie. Taki swój chłop. Tyle tylko, że miał 68 lat, no i po paru miesiącach umarł w tym białym domu z przeziębienia, a przeziębienie zamieniło się w zapalenie płuc. No i w tym czasie właśnie jeszcze bardziej ludzie się przestraszyli tego, żeby się nie kontaktować tak blisko, żeby się nie zarażać. Ludzie mniej więcej wiedzieli, że ta choroba brudnych rąk i kaszlu i tak dalej, no to jednak działa. Te wirusy, bakterie wiedzieli, o co chodzi. 9 lat później Zachary Taylor również umarł w białym domu, prawdopodobnie z cholery. No to też spowodowało to, że ludzie na te kampanie nie za bardzo chcieli jeździć, żeby tego wszystkiego nie rozrzucać. W 1880 latach kampanie zmieniły się dosyć jeszcze bardziej. Tak jak wspominałem, drukowanie stało się jeszcze tańsze, gazet, książek i tak dalej. Także, że drukowano najróżniejsze rysunki, drukowano te mowy wszystkie, piosenki drukowano pod konto kandydatów. Abraham Lincoln, w sumie jeden z najlepszych mówców, tak mówią, ale wygrał właśnie w tym roku bez jakiejkolwiek mowy osobistej. Także większość opinii bazowanych o tym człowieku, o przyszłym prezydencie, no to była bazowana na jego można powiedzieć słowie pisanym. Rysunki właśnie Lincolna, no to też pokazywały go jako człowiek z takim wielkim nie siekierą, z takim młotem rozbijającym czy przybijającym te gwoździe dla kolei i rozpinającym swój guzik. Także też pokazywali go jako swój chłop. No a Lincoln był potężnym, twarz miał dosyć taką charakterystyczną, ale ludziom to się podobało. W tym czasie, kiedy właśnie komunikacja się zmieniała, no i cały ten opór, żeby jednak ludzie jeździli, żeby kandydaci jeździli do ludzi, no to się zmieniło. Zaczęli jeździć, no ale również zaczęli propagować to, że całe wycieczki przyjeżdżały do nich. Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt. No może też jeszcze za wcześnie, ale w 1880 roku Garfield, jego dom w sumie w Mentor w Ohio, w całym miasteczku mieszkało 540 osób, kandydat z takiego małego miasteczka, a odwiedziło go 15 tysięcy ludzi przez kilka miesięcy. Także to 2-3 tysiące miesięcznie. No i to wszystko dzięki temu właśnie, że była ta kolej. Facet wygrał, prezydent wygrał ponad 10 tysiącami głosów, tak, także to było dosyć ważne, że do niego przyjeżdżali. W 1888 roku Benjamin Harrison zrobił to, że przemawiał przed swoim własnym domu, ale to miał 80 tych różnych przemów, no i nazbierał 300 tysięcy ludzi, także wycieczki, żeby przyjechały przed dom przyszłego prezydenta i żeby było to 300 tysięcy, no to było coś nieprawdopodobne. No faktycznie on tam mieszkał niedaleko stacji kolejowej, no ale mimo wszystko te pociągi to jednak jeździły raz dziennie, czy dwa razy dziennie i ludzie tak się za bardzo nie przemieszczali, to dosyć było drogie. W 1896 roku McKinley zdecydował się robić to samo przed własnym domem. 700 tysięcy przyjechało do jego domu, do Canton, Ohio. No i facet właśnie przemawiał tak jak sąsiad przemawiał o najróżniejszych sprawach życia codziennego. Ci, którzy nie mogli przyjechać, no to kampania rozsyłała te przemowy w poprzek całej Ameryki. Jego menadżer właśnie rozsyłał te przemowy. No i ludzie się zaznajamiali z przemowami. Działało to bardzo, bardzo elegancko, ale oponent McKinley'a w 1896 zdecydował się na totalne jeżdżenie do ludzi. Miał 600 przemów do prawie 5 milionów ludzi. Tak, także to była po prostu fabryka przemówień. On przegrał, no ale to już wszyscy się zorientowali, że przemowa sprzed własnego domu, no to już nie za bardzo będzie działała. Po 4 latach Roosevelt też zaczął swoją kampanię, pojawił się 480 razy w 23 Stanach, także to już się zaczęło się bardzo, bardzo nakręcać. No i teraz przy tej pandemii ten rozmowy sprzed własnego domu wygląda na to, że wracają, tak? Ludzie się boją, no ale ludzie szukają jakiejś autentyczności, starają się posłuchać o takich codziennych problemach, a nie tylko na wysokim poziomie, nie tylko o zdrowiu, nie tylko o braku pracy, no ale różne rzeczy jak podatki, rasizm czy zmiany klimatyczne, chcą usłyszeć, co ten kandydat ma do powiedzenia. No, większość z nas została zaznajomiona z tymi najróżniejszymi konferencyjnymi software'ami, jak Zoom czy coś innego. Także no na pewno jest bardziej takie przyjemne czy interesujące. No jakoś tych filmików nie jest dużo, no ale ludzie czują, że się patrzą na siebie, że rozmawiają, że mogą rozmawiać jak sąsiad z sąsiadem. No nawet jeżeli nie biorą udziału, no to jeżeli patrzą na tego kandydata, no to ten kandydat, jeżeli ma coś do powiedzenia, no to...